Jeżeli oglądacie ten materiał, to zdarzył się cud. Autentycznie świąteczny cud. Bo tak jak pisałem na swoim Twitterze, moje przemyślenia na temat tego filmu ograniczają się do dwóch zdań prostych i jednego przekleństwa. Jesteś na to gotowa? Możemy to zrobić teraz? Podejrzewam, że część z was, naszych widzów, którzy już widzieli Futro z misia, spodziewa się po naszej recenzji roastu. Problem w tym, że my ten film widzieliśmy niecałe 2 doby temu i ja niewiele z niego pamiętam. Jedynym dowodem na to, że faktycznie obejrzeliśmy ten film, jest bilet, który trzymam w swoim portfelu. Poza tym... Zacznijmy może od tego, że Futro z misia to nie jest kontynuacja filmu Chłopaki nie płaczą. I to nie jest kolejny film Olafa Lubaszenki. To jest film Michała Milowicza, który jest współscenarzystą oraz współreżyserem. Ta-dam! Milowicz miał swój szczyt, jeżeli można tak powiedzieć, właśnie podczas Chłopaki nie płaczą i już nigdy nie udało mu się powtórzyć tego, co wydarzyło się tam. Okej, ja rozumiem, można mieć sentyment, można tęsknić, jeżeli się zrobiło taki film, do tego, żeby ten sukces jakoś powtórzyć. Tak, bo to jest taka obietnica powrotu do tych klasycznych komedii, które właśnie pamiętamy z czasów młodości, powiedzmy, czy z czasów dzieciństwa, które wychodziły, w których był zestaw tych samych twarzy, tych samych aktorów, którzy sprawdzali się w tamtych rolach. Mieliśmy Lubaszenkę, mieliśmy Zbrojewicza, Pazurę. No i wszyscy ci ludzie wracają. Tyle, że pod batutą reżysera oraz scenarzysty, który wcześniej jako aktor dał się nam poznać między innymi tym, że kiedy pozwolono mu na improwizację w jednym z jego ostatnich filmów, skończyło się to między innymi takim dialogiem. A ja tu, bracie, wiesz, na luziku, piku, miku, pom, pom. I ten pan napisał scenariusz, i ten pan wyreżyserował ten film. Kto tam? Michał Milowicz, hej. Pierdolę, nie otwieram. A o co chodzi w Futrze z misia? Wrzuciłem cię na minę, nie? Wrzuciłeś mnie na minę, bo ja nie jestem pewna, o co chodzi. Chodzi na pewno o narkotyki. O marihuanę. Próbuję to jakoś poskładać. Uwierzcie mi, że to jest najwięcej, na co mnie stać teraz. Mamy dwóch głównych bohaterów. Przemysława Sadowskiego, który odgrywa rolę Depseja, i Michała Milowicza, naszego cudownego kochanego, który odgrywa rolę Krokieta. Ci dwaj panowie są policjantami. Z jajami. Przepraszam, to przez ten film. A za film nikt cię nie przeprosił. Którym jakiś czas temu przez przypadek udało się zatrzymać dość spory, bo 120-kilogramowy zdaje się, transport marihuany. Właściwie cała akcja rozpoczyna się w momencie, kiedy z posterunku, z komisariatu zostaje teoretycznie ukradziony cały ten towar. Ale szybko się okazuje, że całego tego towaru wcale tam nie było, ponieważ nasi doskonali agenci policjanci postanowili rozprowadzać tę marihuanę w bardzo różnych miejscach. Ich plan zakładał po prostu pukanie od drzwi do drzwi i pytanie, czy może ktoś by nie chciał. Dobry plan! Tak, tymczasem w magazynie znajdowała się morwa biała. I gangsterzy, którzy podprowadzili tę morwę białą, no trochę musieli się zdziwić. No i ogólnie cały film to jest taka bieganina, w której mamy jednocześnie gangsterów, jednocześnie jakichś szemranych agentów i wszyscy chcą ten towar dorwać, a także chcą dorwać naszych dwóch głównych bohaterów, którzy w ostatecznym rozrachunku wcale nie są głównymi bohaterami. To jest po prostu jeden wielki zlepek gagów, skeczy, który prowadzi absolutnie donikąd, bo związek przyczynowo-skutkowy w tym filmie nie istnieje. W tym filmie istnieje tylko przypadek. Ale, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jeżeli wy jesteście koneserami dowcipu pokroju konia polskiego... Koń polski po wylewie. Ty to jesteś jak ten złoty pociąg. Dziękuję. Tunel jest, pociągu nie ma. Ojej. To być może, ja nie mówię, że nie, być może będziecie dobrze się bawić na tym filmie. I chciałabym też, żebyście mieli świadomość, że w zwiastunie są wszystkie potencjalnie najzabawniejsze teksty. Po co? Dlaczego? W jakim celu? Jesteś gdzie, kurwa, deklinacji uczysz? Jak to świadczy o filmie w ogóle? Co więcej, właściwie w zwiastunie jest rozwiązanie całej akcji. Także intryga, sztosik. Ale to, co było właśnie bardzo irytujące, to fakt, że żaden prawie tutaj dowcip nie pojawia się raz.
Nie, oni je powtarzają aż do znudzenia. Kiedy Milowicz wpada na to, że to jest śmieszne, to musimy ten żart powtórzyć 5 razy, sześć razy. No Zdzisław Malina ze Szczecina i tłumaczenie tego, że on nie jest ze Szczecina, tylko ze Świnoujścia, a w Szczecinie to mieszka, dlatego żeby nie uzależniać swojego życia od promu, ja to zapamiętałam, więc ile razy to zostało powtórzone? Ze Szczecina! Nie kurwa! Ja w pewnym momencie oczywiście podczas seansu zacząłem sobie spisywać notatki. Takim oto humorem raczą nas twórcy tego filmu. Damy wam dzisiaj szansę na odkupienie win, ale nie chodzi o wina z monopolowego. Bonjour, misiu. Ugotowałam ci makaron. O, to całe szczęście, bo nieugotowany jest niesmaczny. Hi, 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 hi. A to dobre. Taki żarcik, nie? Świętujemy tu komunię mojego wnuczka Tadeuszka Mateuszka. O, to taki nasz polski Jean-Claude. Mieliśmy małą stłuczkę, ale cała sytuacja jest już under control. Demsowicz kurę. Kiri. Tam, wydaje mi się, w tym filmie jest z minuta powtarzania przez dwóch głąbów słowa, nazwiska Kiri. Ja nie wiem, i o co chodzi. Jakby tym się ta scena kończy. Tak. Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć ten żart? Bo ja bardzo chętnie się dowiem, dlaczego to jest śmieszne. Albo żeby podkreślić niedostosowanie do współczesnych realiów naszych głównych bohaterów, którzy już jednak mają swoje lata, mamy takie dialogi jak na przykład ten. Wyślijcie je tam na Bookiem, czy tam na Facegrama, czy co tam się robi. Chyba Bookface'em. Teraz w internecie to się zdarza. W moim internecie? To jest wszystko, co udało mi się spisać, ponieważ bateria w telefonie mi się rozładowywała, ale myślę, że mniej więcej wiecie, z jakim poczuciem humoru, z jakim typem humoru będziecie mieć w tym filmie do czynienia. Nadal poczucie humoru jest różne. Być może kogoś to będzie bawić. Problem w tym, że za tym nie idzie tak naprawdę żadna angażująca historia. Nie ma nic w tym scenariuszu takiego, co by usprawiedliwiało to, że każda scena musi być z jakimś takim żenującym tekstem. Tak, dopiero po jakichś 15-20 minutach dowiadujemy się, że tak naprawdę ci nasi główni bohaterowie są policjantami, że doszło do jakiejś takiej akcji tego przechwycenia, bo wcześniej oni po prostu próbują sprzedać marihuanę. Z drugiej strony mamy Mirosława Zbrojewicza, który jedzie samochodem z dwoma kretynami, którzy rzucają tak idiotycznymi tekstami i nie potrafią korzystać z nawigacji samochodowej, co także jest żartem. No właśnie, ta nawigacja przy nie wiem ilu telefonach wykorzystanych do tego, bo oni co chwilę wyrzucają telefony i tak, mają kolejne i w ogóle, bo przecież nawigacja nie działa. Za każdym razem pojawia się ten sam żart na koniec. Dojechałeś do celu. Cwelu. A oni dużo jeżdżą. Ja nie wiem. Ja na przykład, jak idziemy na tego typu film, po którym spodziewam się niewiele, to lubię skonfrontować się z publicznością tego filmu. To znaczy, my zwykle siadamy sobie gdzieś z przodu w kinie, a cała sala jest zapakowana ludźmi, którzy w święta chcieli poprawić sobie humor i iść na ten film do kina. I ja lubię gdzieś tam wsłuchiwać się w ich reakcje. Jak wrażenia? Pierwsze 15 minut tego filmu to tak słyszałam jeszcze jakieś tam pojedyncze śmiechy, czasami wręcz całe salwy śmiechu, więc mówię, dobra, może ja jeszcze nie weszłam w ten klimat, dajmy mu szansę. Z tym, że później nie śmiał się już nikt. I gdzieś tam dopiero w finale odezwały się takie pojedyncze ha ha ha. I ja nie wiem, czy to wynika z tego, że ten film jednak dla większości widzów nie jest zabawny. Być może to 15 pierwszych minut jest zabawniejsze niż cała reszta. Czy chodzi o to, że ostatnia kolejeczka strzelona przy świątecznym stole jeszcze
przez ten pierwszy kwadrans widzów trzymała. I poza samym faktem, że ten film marketingowo sprzedawany jest jako kontynuacja Chłopaki nie płaczą, to też w filmie właśnie nam się wielokrotnie o tym przypomina, że to jest obsada z Chłopaki nie płaczą, a pamiętacie tego, a pamiętacie tą. I na przykład mamy taką scenę, w której Mirosław Zbrojewicz postanawia przyjść na posterunek policji z kwiatami do pewnej funkcjonariuszki i oczywiście tę funkcjonariuszkę gra kobieta, która w Chłopaki nie płaczą uszyła sweter grusze. I wiecie, z jakim poziomem scenopisarstwa kojarzy mi się takie podejście? Tak, byłem kiedyś, tak, tak. To my się tam na pewno kiedyś musieli trafić. Może, może, może. No. To, że nawiązuje się tutaj cały czas do Chłopaki nie płaczą, nie jest największą wadą tego filmu. Z tym, że to jest takie oszukiwanie widza. I to oszukiwanie widza po prostu wydaje mi się takie tanie, niewdzięczne. Mam problem jakiś etyczny z tym filmem. Przede wszystkim ten film ogląda się jak taki zjazd starych znajomych, na przykład z jednej klasy liceum, którzy postanowili spotkać się po 30 latach, wypić wódeczkę w Zakopanem, troszeczkę pobawić się, a przy okazji między innymi powstał film z tego. Tylko że z reguły jak się na trzeźwo ogląda pijanych ludzi, to nie jest specjalnie angażujące zajęcie i dokładnie tak samo jest z całym tym filmem. Co? Nie zachęciłem? Powiedziałbym, że średnio. Jeżeli bardzo liczyliście na to, że to będzie właśnie kontynuacja Chłopaki nie płaczą, że obejrzycie sobie taki film, to mam dla was bardzo dobrą propozycję. Nie wychodźcie z domu, weźcie pilota do ręki i obejrzyjcie tamten film, bo... Kiri! Posądzę, że większość z was nie znajdzie w tym filmie tego, czego szuka. Myślę, że w przypadku Futra z Misia nie dojdziemy do żadnych konstruktywnych wniosków poza tym, co już zdążyliśmy powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie przytoczyć żadnych wątków z fabuły po kolei. Moim zdaniem w stosunku do całej reszty tego filmu to obronną ręką wychodzi w miarę Zbrojewicz i uwaga, Sławomir? Tak, coś czułem, że to. Zdałem sobie sprawę, że Michał Milowicz jako aktor to jest ciekawy przypadek, ale Michał Milowicz jako scenarzysta i reżyser to jest pewne doświadczenie. Eksperyment. Ja myślę, że ktoś nas testuje. Ja myślę, że to jest gdzieś zaplanowane odgórnie, że ktoś po prostu sprawdza naszą wytrzymałość. I ten film właśnie jest takim sprawdzeniem wytrzymałości. Nie wiem, czy wy wytrzymaliście do samego końca, ale jeżeli tak, to szczerze gratuluję. Nie wiem, co was podkusiło. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków w tym roku, więc... Szczęśliwego nowego roku, samych sukcesów, dobrych filmów. Mniej paździerzy. Chociaż nasi widzowie raczej lubią, jak są paździerze, bo wtedy my idziemy do kina i oni nie muszą. Tak, bo my cierpimy za nich. Także cierpimy za was. Mam nadzieję, że będziemy w nowym roku cierpieć trochę mniej. Nie zanosi się na to. Ty widziałaś luty? No nic, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnych. W 2020! Jest ładraka i choć chciałbyś dać drapaka. Futro z Misia jest ładraka i choć chciałbyś dać drapaka. Jedyna rzecz, jaką potrafiłeś porządnie zrobić, to kupa.